Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w kosmickim statku, który jest w moim kanale. A cię, ogadamy sobie szpil! Znaczy, no, ten. Żadni kosmici mnie nie porwali. Wcale nie jestem teraz porwany i wcale, jeżeli nie mrugnę 3 razy, to znaczy, że jest coś ze mną. Nie tak. No, nieważne. Lecimy dzisiaj ze szpitalem, czyli obiektem, do którego przychodzą pacjenci, gdy jest coś im źle. Nie zapomnijcie o obserwacji subiku, dzwonku, poziomego, hejka.pl i lecimy. Bartek, daj mi święty spokój, rozumiesz? Na izbę przyjęć przychodzi kolejna pacjentka, 20-letnia Iza Starczyńska. Czy mnie się wydaje, czy mnie się nie wydaje, ale czy ona przyszła na izbę przyjęć ubrana jak na jakąś dyskotekę szkolną? Ja pamiętam, że byłem parę razy na izbie przyjęć, na SOR-ze. I zawsze szedłem w jakichś takich ciuchach luźnych, bo wiedziałem, że pewnie tam będę czekał długo, bo przyjedzie pewnie jakiś pijany pan i on pójdzie bez kolejki. Więc czy tak się przychodzi na SOR? Don't think so. Dziewczynę bardzo boli brzuch i dlatego przyszła na oddział ratunkowy. Jest zdenerwowana, bo właśnie zerwała ze swoim chłopakiem, który nie przyjmuje tego do wiadomości i wszędzie jej szuka. Zerwała z chłopakiem, brzuch ją boli, bo się denerwuje. Bo zerwała z chłopakiem. Proszę bardzo, to jest pani recepta, diagnoza. 200 zł i może pani iść do domu. Daj mi spokój. Nieważne w jakim. Dobra, na razie. Ale przecież ty piara chodzi, jakby nic jej nie było. By ją coś bolało, to by z łóżka nie wstała. Co ma być? Zerwałam z moim chłopakiem Bartkiem. Pokłóciliśmy się ostatnio o jakąś głupotę. Pewnie o to, co jest stolicą Madagaskaru. On myślał, że Antana narywa, a ona, że pingwin, no i dlatego. I on mnie uderzył. I kompletnie tego nie rozumie. Ja już z nim nie chcę być. I bardzo dobrze, z takim chamem to po prostu do tarcia krzanu tylko. I to do tego by się zastanawiał, czy go dał. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. A on cały czas do mnie wydzwania. I nie daje mi spokoju. Dlatego nie wiem, co teraz będzie. Wiersz, tylko znajdziemy jakiś taki fajny wiersz. Chciałam dobry humor. To będzie mocny wiersz. Słuchamy. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę ją o kilo sera. Tuż obok była apteka, proszę mleka 5 deka. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam już go serdecznie dosyć. A jeszcze teraz ten szpital. Nawet nie wiem, co mi jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się rozebrać, położyć. Chyba nasza pacjentka zaraz będzie miała nowego chłopaka. Patrzcie, jaki los jest przewrotny. Dziewczynę zbada doktor Eryk. Od razu widać, że młody lekarz podoba się pacjentce. Coś pani jadła, co mogłoby spowodować te boleści? Smażoną kaszankę z pietruszką i buraczkami i do tego popiłam kompotem z aroni. No i później na deser jakieś tam pączki z ogórków kiszonych. Nie, jestem na diecie, więc raczej mało jem. Proszę podnieść bluzkę. Jak nic wykryło jakąś niestrawność po tej kaszance. Ja nie chcę po prostu, wiecie, ja nie chcę po prostu, ale po prostu mi się wydaje, że tak. Pani jakieś nudności, wymioty? Nie. Wczoraj w nocy pokłóciłam się z chłopakiem. Od tej pory mnie bardzo bolało, a później już coraz bardziej. To nie, ciąża. Jak nic ciąża, jak nic ciąża. Ewentualnie jeszcze ptasia grypa. Właściwie to byłem chłopakiem. Może to po prostu stres? Proszę jeszcze podnieść bluzkę, rozpiąć guzik. Nie, naprawdę coś mi jest. Może proszę mi pomóc, oczywiście. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze w takich sytuacjach u lekarza jest stres, czy się nie ma jakichś, wiecie... Nie mów tego, nie mów tego, nie mów tego, nie mów. Tak wiemy, że powiesz. Takich, wiecie, jakichś dziurawych majtek. Ja pamiętam, że kiedyś na bilet. Nie miałem dziurawych majtek. Tylko byłem na bilansie, pamiętam? Ja trzeba było się zważyć, żeby wiecie, stanąć na wagę i zdjąć buty. I ja patrzę, a akurat tego dnia jakieś dziurawe skarpety miałem po prostu spryt level 2000. Postaram się pomóc. Dziękuję. Proszę powiedzieć, gdzie dokładnie panią boli? Bardziej po lewej i udało właściwie taki promieniujący ten ból. Wyrostek. Jak nic wyrostek.
albo utknął jej jakiś, nie wiem, klocek Lego w jelitach. Kiedy doktor Eryk bada pacjentkę, w szpitalu zjawia się jej chłopak. To jest dopiero wejście na sor. Tak to się robi. Mężczyzna jest chorobliwie zazdrosny. Chce znaleźć dziewczynę i zabrać ją do domu. Ty! Proszę zostawić! Gdzie jest moja dziewczyna? Zara chłopu drugą rękę połamie, jeszcze ci uciekował, bo dostanie większe odszkodowanie z NFZ-u. No widzicie po prostu, czemu ludzie mają w życiu szczęście, a ja nie. Nie, gdzie jest moja blondyna? Nie wiem. Zadzwoń po ochronę. Proszę do mnie wchodzić. Ty łapska. Co się dzieje? Matko jedyna, matka jedyna. Co tu się dzieje za jakaś patologia na tym odcinku? Ja nie wiem, kto na tym... I teraz lekarz musi trafić na SOR. Całe szczęście daleko nie ma. Karetki zamawiać nie trzeba. Bo nawet tu nie przyjedzie, bo nie wiedzie, bo to jest pomieszczenie, bo to są drzwi, bo to są okna, bo to są framugi, bo to są szyby, bo to są płytki, bo to są kapelki, bo to są ściany, bo to są łóżka, bo to są jakieś inne. Szyny też były złe. O mój Boże! Bartek, słyszysz? Padać, suku, padać, z nim rozniczek! Gdzie jest jakaś ochrona w tym szpitalu, ja się pytam. A czy w ogóle w szpitalach jest ochrona? Czy ja kiedykolwiek widziałem ochronę w szpitalu? Nie. Czy w ogóle jakieś byłem w szpitalu? Nie, no byłem w szpitalu. A czy widziałem jakąś ochronę jakiegoś szpitalu? Byłem kiedyś w takim dużym szpitalu w Lublinie, takim naprawdę dużym, że... O, czy mi się zdarło? W takim naprawdę dużym szpitalu w Lublinie i tam nie było ochrony. Kiedyś byłem też w takim mniejszym mieście szpitalu i tam też nie było ochrony. Czy w szpitalu są ochrony? Co? Ja muszę go załatwić! Co za akcja? Pół szpitala przeleciało! Teraz niestety pacjentów będzie musiała leczyć salowa. Nie będzie dotyczać! Eryk, zabijaj go! Agresywny mężczyzna pobił doktora Eryka tak mocno, że lekarz stracił przytomność. Najnormalniejszy dzień w polskim szpitalu. Be like. Teraz to on wymaga natychmiastowej pomocy. Ela, robimy w kłucie. Dobra, Agnieszka, zajmij się. Iwana, chodźmy szybko, pomóż. Teraz lekarz zajął miejsce pacjentki. To po prostu uno reverse, zamiana sytuacji. Badania. Szybko, dobra. Bez nieprzytomnych, cholera jasna. Maria, tak, tak. Matko święta. Dobra, oddycha. Dobra, dawaj. Tętno jest. Będzie chłop żył, jak to się na wsi mówi, morda nie szklanka, więc spokojnie. Dobra, jest. Ela, zrobimy tak. Tak. Tomografia głowy. Aha. Prześwietlenie klatki piersiowej. Moment. Dobra. Potem zrobimy USG. Jedziemy. Jaki w ogóle plot twist. Mieli się zająć kobietą, a zajmują się lekarzem. Miał być wyrostek, a wyszedł... Wyrok sądowy zaraz z tego wyjdzie. Dobra, dziewczyn, bierzcie, raz, dwa. Mężczyzna, który pobił lekarza, jest tak agresywny, że nawet ochroniarzom ledwo udaje się go utrzymać. Ja cię zaraz zabiorę do siebie, chciałeś doktorku... Pobił go, słuchaj, zajmij się pacjentką, dobrze? Wyobraźcie sobie taką sytuację hipopotamotyczną. Jesteście pielęgniarką świeżo po studiach, po praktykach, świeżo upieczonym lekarzem po tamtym rezydenturze, czy jak się tam nazywa. To jest wasz pierwsza prawdziwa praca, pierwszy szpital, do którego idziecie już, wiecie, na etacie. I to jest wasz pierwszy dzień w pracy. Jak reagujecie? Czekam na wasze opinie w komentarzach. Już zanim idziemy, zabijecie szmociarzu! No a moją kobietę będzie dotykał! Zginiesz marnie! Taki byle frajer nie będzie dotykał mojej kobiety, nie będzie ją masywał na moich oczach, no on za to odpowie, tak? Ale przecież on ją tylko badał. Co on z tego zrobić? Jak ksiądz jej daje komunię, to też jej musi wsadzić coś do... Znaczy... Będzie się smażał w piekle. To jest moja ślicznotka, tak? Ona jest tylko moja, to jest moja własność i on za to odpowie. Jakby wiecie, ja jestem teraz... Wy też jesteście, w świecie para dokumentów, ale nazwanie kogokolwiek człowieka moja własność, to jest przesada. No i no to już jest too much. Wiadomo, to jest para dokument, ale nawet w para dokumencie to jest, wiecie, no tak się nie robi po prostu. W tym czasie lekarze badają doktora Eryka po tym, jak pobił go chłopak pacjentki. Lekarz nadal nie odzyskał przytomności. I znowu się przypominam, jesteśmy w świecie para dokumentów, ale to jest takie, wiecie, XD, że chłop chciał pomóc, a dostał w czambo, bo zawsze, pamiętacie, w życiu, zawsze, kto ma miękkie serce,
Ten musi mieć twardą dupę. Na szczęście nie doszło do urazu głowy. Wynik badania jest prawidłowy. Nie wiem, jakiś furiat. Policja się nim zajmie. Mhm. O, odzyskuję przytomność, okej. Dobra, to wyjeżdżam. A wyobraźcie sobie, tracicie przytomność i budzicie się w rezonansie. Pierwsza myśl. Co ja wczoraj piłem? Przygotuj rentgenę. Dobra. Eryk, słyszysz mnie? Zabierz to. Pamiętasz, co się stało? Nie. Pobił cię jeden facet. Nie, pobił? No, pobił cię. Normalnie tego. Lewy sierpowy, prawy sierpowy, dolny lewy. Górny, nie, kiedy istnieje górny prawy. Górny prawy. Lewy od boku, prawy od boku. Oba od dołu, oba od góry, oba od prawej, oba od lewej. Normalnie i ten. Nic nie pamiętasz? Pamiętasz, jak się nazywasz? Co? Jak się nazywasz? Pamiętasz? Piotr Wójtowicz, jestem ordynatorem tego oddziału. Gratulacje, wygrywasz wycieczkę do Pitulic, tam gdzie jeden dom i siedem ulic. Albo do... Rzeszowa, gdzie każdego boli głowa. Ha? Przepraszam. Przeżartuję, szefie, ja myślę, że pamiętam. Widzę, że jest lepiej słuchaj, musimy ci rentgen klatki zrobić. Dasz radę wstać? Dam. No to dawaj. Powoli, powoli, powoli. Gdzież oni mu zrobią ten rentgen klatki, jak te wszystkie sprzęty tutaj to są atrapy? To jest wszystko z AliExpress, to wszystko z plastik. Co cię boli, powiedz? Na łóżku. Ogólnie wszystko, nie? A najbardziej klata i... No. i brzuch. Z bólu, proszę bardzo, ale się jeszcze nikt nie zesrał. Dwie łyżeczki kropli żołądkowych i będzie przywrócony do ustawień fabrycznych. Zaraz to sprawdzimy. Jak ty badałeś tego kobiety, że on... O co tam poszło? No, palpacyjnie. Musiał zbadać ją dokładnie, czy nie ma jakichś tych tam w okolicach te i potem i czy nie ma tam tego i czy z tego nie może wynikać jakieś to. Mimo poczucia humoru młodego lekarza, ordynator nadal obawia się, czy podczas pobicia nie doszło do innych obrażeń ciała. Doktor Eryk musi jeszcze przejść serię koniecznych badań. Przejść to on nie da rady, nawet pół metra, co mówić co innego. Dobrze, już awansował na ordynatora. Szefie, to łóżko jest konieczne? Dobrze, dobrze, lecz, lecz. Nie no, przecież dałbym radę przejść ten kawałek. A gdzie oni go wiozą? Do jakiegoś tego kibla? Co to ma być? Jakaś kanciapa ciemna? To jest pewnie jak w szkole, że tam wiecie, są schody, ale to są donikąd. Tak samo te wszystkie pomieszczenia w tym szpitalu. Tam są drzwi, ale za tymi drzwiami... Śpi pan kierownik planu z kamerzy. O może nie, raczej... Sam śpi. Na szczęście Eryk odzyskał świadomość. Jeszcze nie wszystko pamięta, ale po utracie przytomności to się zdarza. Po jakimś czasie wróci pamięć. Na razie wyniki badań nie są złe. Jeśli się okaże, że ma połamane tylko żebra, to po takim pobiciu będzie naprawdę cud. Ale będzie miał zwolnienie z roboty, odpocznie sobie, nie będzie się musiał z ludźmi użerać. Same plusy. Same plusy, zero minusów. Doktor Piotr chce sprawdzić, czy po agresywnego pacjenta przyjechała już policja. Niestety, mężczyzna uciekł ochroniarzom. Gdzie ten bandyta jest? Wszystko w porządku jest? Co to w ogóle jest za ochrona, skoro ich poskładał jeden facet? Co to jest za ochrona, proszę bardzo? Jak z kozi dupy mandolina. Albo jeszcze gorzej. No jak żeście go pilnowali do jasnej cholery? Gdzie on jest? Co się stało? No co się stało, no? No przez moment nie było. Uo, ho, 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 chyba się znalazł nasz rycerz. Co pan robi? Co pan robi? Proszę zostawić. Krzywdę jej zrobisz, człowieku! Co ty robisz? Jakim w ogóle trzeba być głupim, żeby zabierać kogoś z oddziału ratunkowego, kogoś, komu potrzebna jest pomoc, bo nam się tak to podoba po prostu, a zabieramy z kogoś. Życie to nie Simsy. Chciałbym, ale niestety. Panowie, bierzcie go! Bierzcie go! Bierzcie go! Zostaw, czyż krzywdę jej zrobić! Co? Ty jest moja kobieta! Dlaczego on nie pracuje w ochronie jakiegoś, nie wiem, dworca PKP? Myślę, że tam by mógł po prostu naprawdę rozwinąć skrzydła
i popisać się po prostu swoimi umiejętnościami. Porzucony chłopak nie daje za wygraną. Miał nadzieję, że siłą zabierze dziewczynę ze szpitala. Nie ma tak właśnie jak w życiu wypowiadać się słowami, które niosą za sobą elokwencję, wyszukanie słowami wyższego sortu, taką poetycką mową, słowami takimi bardzo erudycznymi, słowami nacechowanymi empatią i gówno właśnie. Doktor Anna wykonuje badanie USG brzucha dziewczyny, której chłopak pobił doktora Eryka. Nie, cofam. Jednak ciąża pozamaciczna jak nic. Jak na 200%. 20-latka jest roztrzęsiona i załamana. Czuje się winna temu, co się stało. Nie wiem, gdzie miałam oczy. Czasem już tak jest. Nie no, USG jest w porządku. Przykro mi, naprawdę jest mi przykro. Jednak nie będzie 800+. Nie będzie nowych trampków i kosmetyków. Ale i bez tego ludzie żyją. Proszę sobie wytrzeć brzuch. A kiedy ostatni raz była pani u ginekologa? A, 2 lata temu. I też go za... zabrali po wizycie. 3 tygodnie temu. Mhm. A który to dzień cyklu? Właściwie lada moment powinna mieć miesiączkę. No właśnie, w takim razie to mogą być bóle miesiączkowe. Miewa pani bolesne miesiączki? Nie, raczej mi się nie zdarzyło. Na pewno? Nie no, to musi być ciąża. Czytek nic jest ciąża. Albo kaszel. Nie, jest na pewno ciąża i tam na pewno będą bliźniaki. Jeden rudy, drugi łysy. Na 100%. Nie. Bo w takim wypadku to nie muszą być przyczyny ginekologiczne. Podejrzewam też chorobę jelita grubego. A w ostatnich miesiącach miała pani może jakieś zaparcia biegunki? Biegunki to nie. Ja biegać nie lubię. Paterować bardziej na rowerze, jeździć na rolkach samochodem, ale tak to nie. Nie, nic takiego. Też nie? To poproszę do pani jeszcze na konsultację gastrologa. Wydaje mi się, że to są po prostu bóle miesiączkowe, wyjątkowo silne, ale przejdą. Ma pani tutaj kroplówkę z lekiem przeciwbólowym, proszę sobie leżeć. Typowy polski szpital. Jest pani coś, ale nie wiadomo co. Coś tam pani jest na pewno. Damy pani przeciwbólowe i będzie dobrze. I będzie kolorowo. I życie będzie fajne. I będą chmurki, a po tych chmurkach będą skakały małe, słodkie pieski. A za nimi kotki. A przed nimi będzie pani. I super. Poczekamy na wyniki badań i zobaczymy, co dalej. Dobrze, dziękuję bardzo. Aha, pani doktor. Tak. Co z tym lekarzem? Wszystko w porządku? Nie wiem, właśnie idę sprawdzić. No i chyba nowego chłopaka nie będzie, ale spokojnie, na pewno w tym uniwersum jest jeszcze pan salowy do wzięcia. Lekarka także martwi się o doktora Eryka. Chce jak najszybciej dowiedzieć się, jaki jest jego stan. Zaczekajcie. Eryk, jak ty się czujesz? To elegancko. Wiesz, to super, naprawdę mogę zaraz się ubrać, swoje nowe Adidasy i biegać maraton, po prostu, wiesz? Bo super się czuję, nigdy w ciepłym trzeba się czuję jak. 6-latek po obiedzie, bro, nie wtajnie jeszcze do łóżku transpitalnym. Już okej? Okay. Już lepiej, odzyskał przytomność, dochodzi do siebie. Już dawno doszedłem do siebie, tylko mi wstać nie pozwalają. No, jak tam? A co z tym badziorem? Zabrała go już policja, w porządku. A badania? No, tomografia głowy nie wykazała urazu, ma złamane 2 żebra z lewej strony. No, ale nie mam odmy, ani krwiaka w opustce. No, widzisz. Zrobimy jeszcze USG i zbadamy mocz. Zacewnikuje się, wiesz? To jak nic jednak u niego ta ciąża. Ja wiedziałem, że u kogo... Ja pewnie, że u kogoś w tym odcinku będzie ciąża. Jak nic u niego. Jak zacewnikujecie, szefie? No co, szef? Co, no, dobrze, dobrze, leż. Przecież sam potrafię się wysikać jeszcze, prawda? Leż. Zacewnikuję. No, Eryk zaczął już dowcipkować. To dobry znak. Ale muszę wykonać jeszcze USG jamy brzusznej, sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń narządów wewnętrznych. Kazałem też zbadać mocz. A, dobrze, że zbadać, a nie wypić, bo z tym byłby problem. Muszę mieć pewność, że nie doszło do uszkodzenia nerki. Gdyby była pęknięta, byłby to stan zagrażający życiu. Doktor Piotr wykonuje pobitemu lekarzowi USG nerek. Chce sprawdzić, czy nie doszło do niebezpiecznego uszkodzenia którejś z nich. Już wystarczy. Cholera, tutaj coś jest. Głowę widzę, nogi widzę. Buzię
widzę! Twarz widzę! Pusie widzę! No jak ciąża! Co tam widzisz? Zatarta struktura kory nerkowej. Cholera pęknięta? Wiesz co, no... Być może, czy musimy to sprawdzić. Co jest z tymi wynikami moczu? Uszkodzenie nerki jest bardzo niebezpieczne. Żeby potwierdzić, czy nie doszło do pęknięcia tego narządu, konieczna jest tomografia. Teraz wyjdźmy na chwilę ze świata parodokumentów i powiem wam szczerze, z nerkami to nie ma żartu. Jak się przeziębi nerki, o ludzie, dajcie spokój, to jest katorga. No, więc dlatego zimą, nie tylko zimą, ogólnie jak jest zimno, zakrywamy, o tutaj wiecie, no nerki, no nie na wierzchu. Nie te modne kurteczki króciutkie, tylko naprawdę się ubieramy ciepło, bo jak się przeziębi nery, to nie ma po prostu bajery. Pokaż. No, masz krew w oczu. Może to nie będzie pęknięcie. No może, ale to musimy sprawdzić na tomografię. Kurczę, myślałem, że nic mi się nie stało. Jesteś w dobrych rękach, nie martw się. Tak, ja wiem, wiem. Wyczuj się. Jedziemy z Proudem, koleś. Ja mówiłem szefie, żeby mnie zwolnić. Słuchaj. Nikogo nie zwolnić, bo gdyby go nie było, to wtedy by pobili ordynatora, czy pobiłby ordynator. Więc on jest takim buforem, taką ochroną dla ordynatora, że gdyby jednak coś, to niech biją jego, a nie ordynator. Wiecie, o co chodzi? No, faktycznie brzuch nie jest ostry. Doktor Anna ma już wyniki badań 20-latki. Dziewczyna skarży się na silny ból brzucha, ale dotychczasowe badania nic nie wykazały. Lekarka poprosiła jeszcze o konsultację gastrologa, który przypuszcza, że pacjentka po prostu cierpi na bóle menstruacyjne. Nie ciąża. Ale tyle zachodu, a tu nie będzie nawet w odcinku żadnej operacji, żadnej tracheotomii, żadnej... żadnego jakiegoś, nie wiem, morfologii chociaż? To jest morfologia, nie, morfologia to jest od krwi. Nie będzie żadnej jakiegoś, chociaż nie wiem. Tracheotomii właśnie. Czy mogę iść do domu? Tak, ja zaraz pani przepiszę leki rozkurczowe i przeciwbólowe. Dobrze, dziękuję. Wygląda mi to po prostu na bóle menstruacyjne. Dokładnie tak myślę. Mhm. Dziękuję ci bardzo. Trudno jednoznacznie określić przyczynę bólu brzucha. Jak trudno? Łatwo! Każda polska matka wie, że głowa i brzuch bolą od... A. Słuchania muzyki. B. Uczenia się. C. Telefonu. D. Znajomych. Jeżeli wybraliście odpowiedź C, to gratulacje, wygrywacie nic, bo znowu nie jesteśmy nagrody. Pacjentka była ostatnio u ginekologa. USG jamy brzusznej wyszło prawidłowo, nie ma stanu zapalnego. Właściwie możemy ją wypisać do domu. Może są to po prostu silne bóle menstruacyjne i leki rozkurczowe pomogą. Ja tam, wiecie, ja może profesorem medycyny nie jestem, bo nie jestem, ale niech dadzą jej apap noc w dzień i na pewno jej przejdzie. Pani doktor. Słucham. Proszę mi teraz powiedzieć, co z doktorem Erykiem. Mogę jedynie powiedzieć, że odzyskał przytomność. Mogę go odwiedzić? No, na pewno nie teraz. Ale... Ja co się muszę, bo to jest moja wina. Jest mi tak strasznie głupio, bo gdybym tu nie przyszła, to nie przyszedłby za mną Bartek i wszystko by było w porządku. Ale proszę tak nie myśleć, naprawdę to nie ma sensu. Równie dobrze ten typ mógł przyjść i pobić panią Sadową za to, że myje podłogę w lewo, a nie w prawo, więc słuchajcie. Spokojnie. Ja przygotuję wypis. Dziewczyna nadal ma wyrzuty sumienia. Bardzo chciałaby przeprosić doktora Eryka. A też może po wypisie. A tak serio, przecież to nie jest jej wina. Tym bardziej, że lekarz jej się podoba. Dziewczyny, cyrki odstawiacie. Przeszedłbym ten kawałek sobie. Doktor Eryk musi jeszcze przejść tomografię jamy brzusznej, żeby sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia nerek. Może tak razem pójdziecie na tą tomografię, będziecie leżeć razem w rezonansie, spojrzycie na siebie, poczucie te fale magnetyczne, zechce wam się siku i wtedy na pewno obejdziecie razem do końca życia. Byś to była zawsze dla mnie taka miła, jak mnie widzisz. No dobrze, będę jak obiecasz, że szybko wyzdrowiejesz. Pogadam o tym z moimi nerkami. Będzie dobrze. Młoda pacjentka nie daje za wygraną. Za wszelką cenę próbuje się dostać do doktora Eryka. Chciałbym mieć tę psychę, co ona. Naprawdę. POV, ta jedna znajoma, która ma psychę. Ma nadzieję, że uda jej się poderwać przystojnego lekarza. Proszę ze mną, dam pani wypis. Ale ja chciałam z nim porozmawiać, chciałam go przeprosić. Ja rozumiem. Pójść z nim na randkę i później wyjść za mąż i mieć dzieci i w ogóle dom i psa i drzewo i trampolinę i basen dmuchany z kulkami jak Freeze, a tu co? Chore nerki tylko? Jeszcze nie jest za późno. Ja wszystko przekażę, doktor ma już dzisiaj dosyć wrażeń, naprawdę. Ale jest mi tak głupio. Ja musiałam przeprosić tego lekarza.
Przecież musiałam go przeprosić za Bartka, jaką mógł pobić niewinnego lekarza. Wiadomo, to jest świat paro dokumentów. A jak by można być z kimś takim, przez chodzący retwak? Czy on trzyma tą retwagę i jeszcze nią macha ci prosto przed oczami? Zapaliłem, Bartko Judyna. Natiale potrzebował. Sora. Soru. Poru. Soru. Lekarza. Przecież on mnie tylko badał. Zresztą Bartek zawsze był agresywny. Nienawidzę go. Ostatnio mnie nawet uderzył. Dlatego właśnie z nim zerwałam. Mama zawsze mi mówiła, że jak nie bije, to nie kocha. Znaczy, że bardzo dobrze zrobiłaś i że super, i że jej, ale jesteś mądra. Że to jest zły człowiek i nic dobrego z tego nie wyjdzie. Szkoda tylko, że jej nie posłuchałam. Doktor Eryk jest już po badaniu. Nerka jest jedynie stłuczona i powinna zagoić się sama. Ha, to nie zły szpital. Sama ma się zagoić i tyle. No tak właśnie leczą w Polsce. Tak leczą, że wcale nie leczą. Wygląda na to, że z tej niebezpiecznej historii lekarz wyjdzie bez trwałych urazów. Ponowne USG. Teraz dostajesz 2 tygodnie wolnego. No, właściwie dobrze. Poznałem sobie wszystkie zaległe sprawy urzędowe, te, na które nigdy nie mam czasu, bo ktoś mnie chce dzwonić. Teraz nie będziesz to wypominał? Urzędowe. Idealne, żeby załatwić ślub z jakąś pacjentką. Zaraz ci wypiszę receptę na antybiotyk i środki przeciwbólowe. Spokojnie, już sam sobie wypiszę. To może sam się też osłuchasz, co? Zajmijcie się tutaj ładnie panem doktorem, dobrze? Ulżyło mi, że z Erykiem wszystko w porządku. Oj, tam zdrowy będzie, będzie żył, będzie chodził, będzie pierdział, do wesela się zagoi. Naprawdę, aż to wesele będzie jutro, no to wtedy nie. Ale tak to się zagoi. Muszę teraz porozmawiać z dyrekcją o wzmocnieniu ochrony, żeby na przyszłość nie dochodziło do takich sytuacji. No a my wracamy do pracy, pacjenci nie mogą czekać. 20-latce, której chłopak pobił doktora Eryka, udało się uzyskać zgodę ordynatora na krótkie odwiedziny. No to, make-up poprawiony. Można iść na podryw lekarza, doktora. Ordynatora może za tydzień, ale lekarza dzisiaj. Dziewczyna nie może się doczekać, żeby przeprosić lekarza za to, co przez nią wycierpiał. Ma nadzieję, że mu to jakoś wynagrodzi. A jak tam twój brzuch? W porządku. Przepraszam za tego kretyna. Ja nie wiem, jak on tak mógł. Przecież pan jest tylko lekarzem, tak? Tylko mnie badał, a on jest taki zazdrosny. Co jeżeli ten lekarz ma już żonę i dzieci? A i pewnie to nie przeszkadza. No bo właściwie... No ale nie masz za co przepraszać, przecież to nie ty mnie pobiłaś. Właściwie pewnie przez to, że doktor jest bardzo przystojny. Właśnie chyba o to był zazdrosny. Właściwie to pobiliście się o mnie. Kocham. To było nawet troszkę romantyczne. Nie czuję się bohaterem. Przepraszam, to co, może kawa? Ja tylko rozmawiam z doktorem. Tak, ale pan doktor musi teraz dużo odpoczywać. Naprawdę już proszę opuścić salę. To może jutro przyjdę z kawą i z ciasteczkami. Nie wiem, czy mi wolno. Wolno, wolno. Raz do roku to i księdzu wolno. Proszę już nie przedłużać, naprawdę. Dobrze, to ja zapytam. Dziękuję ślicznie, w takim razie dużo zdrowia życzę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Wszystko w porządku? Tak, dzięki. No i chyba nici ze szpitalnego Bad Romance. Calling an ambulance, a nie Bad Romance w tym odcinku. Proszę podnieść bluzkę. Doktor Eryk wrócił do pełni zdrowia. Dostał od ordynatora oddziału zwolnienie na 2 tygodnie, ale już po tygodniu wrócił do pracy. What the fuck? Jak ja miał zwolnienie na 2 tygodnie, to się na nim 3 tygodnie, a nie tydzień, no szamar, co to ma być w ogóle? Ponowne badania potwierdziły, że nerka została jedynie stłuczona i zdrowiu doktora nic już nie zagraża. Mężczyzna, który go pobił, stanie przed sądem. Czy to coś zmieniło, że ten koleś mnie pobił? Szef dał mi awans, podwyżkę, a koleżanki chcą się umawiać ze mną na randki. Chłopie, może częściej powinni cię bić. Jeszcze ze 2 pobicia i będziesz miał normalnie swój własny szpital. A tak naprawdę nic się nie zmieniło. Czuję się dobrze, już prawie o wszystkim zapomniałem, no i pracuję dalej. Aha, okej, w ten sposób. Dziękuję bardzo za oglądanie, nie zapomnijcie o łapce w górze, subiku, dzwonku, lekarz przeciwbólowych i wbijcie na mojego hejka, jeżeli was tam jeszcze nie ma, skromnie proszę, bo jak nie, to was
noszę. Nie zapomnijcie jej... No właśnie, a już zapomniałem zapomnieć. No, nie zapomnijcie w ogóle oddychać po tym odcinku. Dziękuję bardzo. Do następnego odcinka. Na razie, żegnam, na gazie. Dwie łyżeczki kropli żołądkowych i będzie przywrócony do ustawień fabrycznych.